dobra. Podróżnik Marco Polo wspomniał o nich w księdze Opisanie świata. Według niego byli dzikusami zamieszkującymi ekstremalnie nieprzyjazne rejony Mongolii i jeździli na reniferach. Frank Cuesta i jego ekipa chcą dotrzeć na koniec świata i poznać plemię Satan, czyli nomadów żyjących w zgodzie z naturą. Ay, la madre que me parió. A niech to. Ay, maldita la hora que se me ocurrió. Miałem cholernie głupi pomysł. Żeby zrealizować ten cel, wynajęli sprawny środek transportu. Niedobrze. Mamy problem. Kolejny. Wzięli najlepsze ekwipuny. Kot z samolotu? Tak, ale zimno. Zastosowali kamuflaż. Kupa jaka. Przed nosem maszeruje mu stado kóz. Zatrudnili czujnych pomocników. Spójrzcie na nich. Ten już umarł? Doskonale zabezpieczyli kamery. Zdarzył się wypadek. Statyw, sprzęt wideo i mój zapasowy. Wszystko zniszczone. Zadbali o dobrą atmosferę w pracy. Ja zarządzam zwierzętami. Jak coś mówię, to mówię. Tu ja, tu zwierzak. Naprzód. Konie już nie wyrabiają. Poganiaj go. Podrap mnie trochę wyżej. Jeszcze. Moron, Mongolii. Jesteśmy w prowincji Moron, na północy Mongolii. Zaraz wsiądziemy do super furgonetki. Kierowcą jest mój kumpel, Pajna. Jak tam? Pajna niewiele mówi. Pojedziemy do ostatnich ludzi reniferów. Niech się dzieje, wola Boża. To rosyjska furgonetka, niezniszczalna. Specjalnie przystosowana do jazdy w takim terenie. Jak widzicie, ta droga nie przypomina hiszpańskiej autostrady. Cała jest taka. Brak asfaltowej nawierzchni, znaków drogowych, zabezpieczeń i białych pasów. To po prostu ubite klepisko. Mój kumpel Pajna po kolei zabiera swoją rodzinę. Było trzech pasażerów. Teraz jest siedmiu. Z całym dobytkiem. To już wszyscy? Wysadzi ich w szczerym polu. Albo zabierze jeszcze psa. Ja cały płonę. A oni siedzą bez ruchu na swoim dobytku. Ten już umarł? Zasnął. I trochę chrapie. Widzę jeszcze dwie. Gdzie? Tam. To wiewiórka na ziemi. Czyli żyje na ziemi. Złapałem ją w siatkę. Jest taka piękna. Dlaczego żyje na ziemi? Bo tu nie ma drzew. Wydaje takie dźwięki. Nadaje do swoich krewniaków. Są bardzo szybkie i zręczne. Mają do dyspozycji całą łąkę i mnóstwo kryjówek. Wchodzą do jednej dziury, wychodzą z drugiej. I tak na okrągło. Tymi potężnymi pazurami ryją ziemi. Jak typowe wiewiórki, wszystko robią szybko. Gadają jak szalone. Kopie i drąże tunele. Tak właśnie nawijają. Słyszycie? Słyszycie? Skup się. Jak głośno.
To rzeczywiście wiewiórka. Słyszysz? Tak. Ostrzegają się. Manolo wpadł w łapy różowego klapka. To samiec. Tu ma siusiaka, a tu wielkie oczy. Jest grubiutki. Brzuszek mu wystaje. Przez całe lato jedzą kwiaty i ziarna. Jedzą i jedzą. Bez końca. Zimę przesypiają. Niesamowite futro. Dotknij. Nie wybrzydzaj. Boję się, że mnie podrapie. Jak długo żyje wiewiórka? Aż do śmierci. Gdy coś jej grozi, staje na tylnych łapkach. Normalnie porusza się na czterech kończynach i nagle wstaje. Dlaczego uszy są małe? Bo na stepie nie ma drzew ani pagórków. Niczego, co rozprasza fale. Słyszalność jest znakomita. Po co jej duże uszy? Zaraz ucieknie, co sił w nogach. Skacze jak kangur. Ręka? Przybij piątkę. Frank zamienił dżunglę na step. To jest animal. Typowymi zwierzętami w Mongolii są jaki. Sprawdzimy ich reakcję. Trzeba to sfilmować. Idziemy we dwóch, nie we trzech. Bardzo powoli. Nagrywasz? Jak przypomina krowę z długimi włosami. Ten zarośnięty byk wygląda jak hippis. Uważaj na tego dzikiego samca. Spróbuję nasikać. Nie pokazuj szczegółów, bo je ocenzurują. Jest bardzo zimno. Biały mocz oznacza, że pije dużo wody. Jeśli twój jest żółty i śmierdzący, musisz pić więcej. Od jaków dzieli nas 10 metrów. Spróbujemy podejść na 5. Może być gorąco. Patrzy na mnie spod oka. Nie umiem się z wami dogadać. Ty filujesz, ja zarządzam zwierzętami, tylko ja. Nie zamierzam tracić czasu, więc mi nie przeszkadzaj, ja rządzę. Tu ja, tam zwierzę. Możemy kontynuować? Nikt tu nie mieszka, nie widać ludzi. Mongolia jest najrzadziej zaludnionym krajem na świecie. Na kilometr kwadratowy przypada pół człowieka. Tu mieszkają trzy różne rodziny. Mają pastwisko dla jaków, owiec i koni. A to jest wełna jaków. Bardzo podobna do wełny owiec. A to coś robi się z mleka jaków. Smakuje jak ser. Pasuje do kwaśnego chleba. Ci ludzie na nas czekali. Wejdziemy z kamerą do środka. Widzicie drzwi prowadzące do jurty? Cześć. Mają prąd z paneli słonecznych i piec na drewno. Wszyscy czekają. Koza, dzieci. Tu jest kózka. A na lewo kuchnia. Ja przycupnąłem salonie. W jurcie zawsze jest bardzo ciepło. Te ziemie mają właściciela? Trzeba płacić podatek? Nie, ziemia w Mongolii należy do wszystkich. Bardzo tłuste mleko, prawdziwa śmietana. Posmaruję nią chleb. Pycha. Wyłączę kamerę. Posil się. Na łące stoi orzeł przedni. Jest ogromny. Odleciał. Bueno.
Silnik nawalił. Jak wszystko. A oni się śmieją. Radośni Mongołowie. Frank się wkurzył. Szuka zwierząt, żeby się uspokoić. Poważna awaria, wyjmują bank. Znaleźli coś w gaźniku. Dlatego silnik nie zapala? Za godzinę zapadnie zmrok. Przed nami 5 godzin jazdy. Znikąd pomocy. Jest źle. Ma ciekawą technikę. Demontuje jakieś części, żeby włożyć je do gaźnika. Zrobił to. Wątpię, czy kiedyś dotrzemy do ludzi reniferów. Nie martw się, może się uda. Silnik odpalił. Myśleliście, że łatwo dotrzeć do ludzi reniferów? Mamy pewne trudności, ale bywają większe. Wysadzili mnie z auta. Tratwa się chwieje. A niech to, widziałeś? Niezły numer. Deska pękła. Mam przechlapane, przeklinam swój pomysł. Przyznał się do błędu. Nie śmiej się. Zamarzam. Tratwa się rozpada. Deski aż jęczą, ale zimno. Chyba stracimy furgonetkę. Myślałem, że mnie zostawią. Stój! Zapada noc. Musimy rozbić obóz. Wokół jest pełno jaków, kojotów, łasic i lisów. Włączy światła? Świateł brak. Wysiadamy. Zatrzymamy się tutaj? Ale wilgoć, wszystko jest mokre. Uwaga! Przebiorę się, utrudniacie mi. Mam was dość. Cały się trzęsę. Ale mróz. Beznadzieja. Szukamy reniferów, ale w nocy nie da się jechać. Nie ma hotelu, jakiegoś miasta? Tylko góry i łąki. Łąki i góry. Tak będzie przez 3-4 dni. Piję gorącą herbatę. Zagotowaliśmy wodę z rzeki.
To córka kierowcy i jego kuzyn, który wszystko psuje. Jak filmowy książę z Bel Air. 7 osób i 4 namioty. Pajna śpi w wozie. Książę z matką. Co leży na ziemi? Kupa jaka. Przyjdą tu w nocy? Nie zdziw się, jeśli rano cię obudzą. Wyłącz kamerę. Zjemy coś. Temperatura spada. Furgonetka ledwo dycha. Ekipie odciętej od świata nikt nie zdoła pomóc. Mam dość. Frank z dżungli stał się Frankiem z tundry. Przebieram się. Ruszamy w drogę. Wymagam odrobiny szacunku. Wyrzuciliśmy go z namiotu. Ogoliłeś tyłek? Ty ogoliłeś? A ty, Armando? Tak trzeba, zawsze. Wstaliśmy, zrobiliśmy siusiu, niektórzy kupę. Wszyscy są gotowi. Tylko Jorge nawala. Inni składają jego namiot. Dlaczego? Bo jest sabarytą. Poranna toaleta, jak to w Mongolii. Facet sprzedaje sfermentowane mleko, wysokoprocentowe. W środku widać gluty. Zdrówko. Trzymaj. Przypomina cydr z mlekiem. Smaczny? Każdy kiedyś żygał. To napój na taki mróz. Sfermentowane mleko jaków z glutami. Bardzo dobre. Och, chyda. Wsiadajcie. Jedziecie z nami. Głupi pajna. Ci dwoje wypili całą butelkę sfermentowanego mleka. Rozsiedli się, ja też jestem potwornie śpiący. Wypili całą butelkę. Tylko we dwoje. Wypróbuję nową metodę. To twój płaszcz? Mogę pożyczyć? Teraz pomyślą, że też jestem jakiem. Kupa? Pokryję się i podejdę do nich. Udało się, jak i nie odchodzą. Ale kiedyś go zobaczą. Przestraszyły się. Frank zwinął się w kulkę, może podejdą bliżej. Trochę się zdziwił, przed jego nosem maszeruje stado kóz. Jak mu się przygląda. Mam tego dość. Durne przebranie. Jestem idiotą. Co za wstyd. Muszę ruszyć głową. Zmienisz bluzę? Zniweluję swój zapach. Fajny pomysł. Myślenie ma przyszłość. Przed nami rzeka. Musimy się przeprawić. Jaka czysta woda. Co to? Ale trzęsie. Widzicie stado owiec? Wszędzie ich pełno.
To banalna technika. Kładziesz się na ziemi i turlasz. Czasem można zbliżyć się do zwierząt, bo nie czują w tobie zagrożenia. Niektóre reagują lepiej, inne gorzej. Na ogół źle. Może jakaś żaba zakunka. Widzicie stado jaków? Ta biała plama w środku to Frank. Na prawo klęczy Armando i wszystko filmuje. Mógłbyś się zamknąć. Ładny zapach. To kupa jaka. Podobna do krowiej. Bardzo trawiasta. Kupy hiszpańskich krów śmierdzą tak samo. Ale ziom, po zastosowaniu różnych technik, teraz zastosuję taką, która zawsze się sprawdza. Wejdę do zagrody. Pogłaszczę jaki. Śliczne maluchy. A to kupa jaka. Ten cielak wygląda jak hipis. Spójrzcie na jego nogi. Renifery i jaki są parzysto-kopytne. W przeciwieństwie do koni. Po mongolsku ten zwierzak nazywa się sarlek. Po naszemu jak. Hajnak to inna tutejsza rasa. Hajnak to dziecko krowy i jaka. Taka krzyżówka daje więcej mleka i lepsze mięso. Powstała, bo tubylcy chcieli więcej zarabiać i mieć więcej mleka dla swoich rodzin. To jest zwykła krowa, widzisz? A to hajnak, czyli hybryda. Pół krowa, pół jak. A to prawdziwy jak. Cały owłosiony. Spróbuję wejść między te maluchy. To samiec, bo ma siusiaka. I garb. Raczej wypukły grzbiet. Garb ma wielbłąd. Ale zimno. Znalazłem włosy jak. Są niczym gruba wełna. Kobiety uwielbiają nosić etole. Opatulę się. Jest mi dobrze. I bardzo ciepło. Ta pani czeka, aż jedzenie się ugotuje. Frank siedzi w namiocie. Dobrze ci? Mówi, że super. Tak usłyszałem. Frank leży w śpiworze. Wyłącz kamerę i zasuń suwak, bo mi zimno. Troszczę się o ciebie. Zaraz cię zdzielę. Dobrych snów. Chodź tu, jedzenie wygląda nieźle. Jest ciepłe. Idę. Koc z samolotu? Tak. Co to jest? Ale zimno. Dobre. Ziom, głód, ciągłe awarie. Ale do celu coraz bliżej. Niestety furgonetką tam nie dojadą. Podbiło. Tutejsza inżynieria trochę szwankuje. Pajna zrobi to sam, jak facet. Boi się o mnie.
Jest geniuszem. Ale się przestraszyłem. Myślałem, że coś nas zaatakowało. Sam przeciągnie nas na drugi brzeg? Muskularny facet. Dotarliśmy i czekamy na furgonetkę. Udało się. Cudem. Inżynierska precyzja. Koszmarnie zimno. Fajna mówi, że dalej nie pojedzie. Dowiózł nas tu i koniec. Co zrobimy? Tam widzę konie, wynajmiemy kilka z nich. Jeździsz konno? Nie. Nigdy nie próbowałeś? Żartujesz? Jesteś Andaluzyjczykiem. Według ciebie przez cały dzień gram na gitarze i jeżdżę konno? Nic z tego, ale się nauczę. Długo się tam jedzie? Dwa dni. To dla mnie? Nie jedziesz z nami? Żebym nie zmarzł. Dzięki. Dobry z niego kumpel. Pasują idealnie. Z czego jest ta kapota? Z pchlej sierści. Nazywa się Del. Jestem gotowy. Raz, dwa. Siadaj. Tranquilito. Él te lleva. Pełen luz. Koń cię zawiezie. Patrz do przodu, proste plecy. Skręt w prawo. Pociągnij tutaj. W lewo, tutaj. Gdy jedziesz pod górę, pochylasz się do przodu. Gdy jedziesz w dół, odchylasz się do tyłu. Trzymasz wodę jedną ręką? Żadną? Wszystko gra. Armando niczego się nie trzyma. Zazdrościsz mi. Jorge wygląda jak kowboj. Początkujący. Jest sztywny jak kalmar. To samobójca. Przydzielili mi wariata, bo też nim jestem. Koniku, lubisz mnie? Tak. Kłamiesz? Tak. Moja szkapa jest szybka niczym wiatr. Canelita, despacito, eh? Zwolnij. Powiedz czoczo. Tu no, Canelita. Nie pędź tak, Laluniu. Laluniu. Mój koń chce dogonić twojego. Naprzód. Asturyjskie konie też są takie niskie i silne. Te mają przycięte grzywy, oprócz tego kosmyka. Taka moda. Mongołowie to jedni z najlepszych jeźdźców na świecie. Potrafią wykonać każdą ewolucję na koniu. Ale to nie cyrk. Ci ludzie żyją na stepie i jeżdżą konno jak szaleńcy. A ty dokąd? Wracaj. Sfilmuj, co Jorge wyprawia. Daleko jeszcze? Bardzo. Ludzie renifery gdzieś tu są, czy to tylko żart? Zmieniają miejsce 5-6 razy w roku. Z powodu paszy, zimna. Na pewno ich znajdziemy. Jak nas przyjmą? Z uśmiechem, bez grymasu. Będą bardzo mili. Podróż trochę się przedłuża. Jedziemy wolno i mamy bagaże. Zbliżamy się do granicy z Rosją. Zmienił się krajobraz. Dotąd było bardzo płasko. Przed nami są super gęste lasy. Typowa mongolska tajga. Super frondoso, eh? La taiga es un bosque muy frondoso, vale, de Mongolia. Uno de los caballos que va. Jeden z koni jest ślepy. Można go zabić i zjeść albo zmienić wieczne zwierzę. Doskonale się nadaje do noszenia pakunków. Zawsze jest zadowolony.
y que siempre está contento. Yo le preguntaba al tipo, nasz cel jest za górą. Que la siguiente montaña. Llevamos tres ale którą? Montañas que me dice la siguiente montaña. Minęliśmy już trzy. Mam dość. Ilu jest ludzi reniferów? 30-40 rodzin. Wszystkie mieszkają w tajdze. Ruszaj się. Nie zostawajcie z tyłu. Tu jest wiele ścieżek. Jeśli się zgubimy, znajdą nas po czterech dniach. Przewrócił się. Pomóż mu. Wstawaj, koniku. Konie już nie wyrabiają. Są potwornie zmęczone. Zdarzył się wypadek. Jeden z koni zrzucił pakunki. Paczki leżą wszędzie, poturbowane i rozwalone. Moja torba, statyw, mój sprzęt wideo, mój drugi plecak i sprzęt zapasowy, pełna demolka. Sprawdzamy, co działa, a co się nie nadaje. Ucierpiała jedna zapasowa kamera. Ocalała ta, której używa Armando. Tu mamy drugą kamerę, mikrofony, ładowarki i baterie. Armando musi przejrzeć cały sprzęt. Wszystko w porządku. Dotrzemy tam kiedyś? Cholera. Chyba dotarliśmy. Zostało 500 metrów. Znaleźliśmy ich. Nie do wiary. Tam są. Znaleźliśmy plemię Satan. To ludzie renifery. Nomadzi, którzy od wieków przemierzają niegościnne rejony Mongolii w poszukiwaniu pastwisk dla swoich zwierząt. Renifer jest dla nich wszystkim. Z jego mleka robią masło, śmietanę i ser. Wykorzystują skórę, rogi i racice. W latach 70. były tu 2000 reniferów. Dziś jest ich najwyżej 200. Z 400 rodzin zostało mniej niż 50. To ostatni ludzie renifery. Po trzech dniach jazdy furgonetką i 10 godzinach na koniu dotarliśmy do celu. Do plemienia Tsatan. Koniec. Jutro też jest dzień. Zsiadam. Poznamy ich teraz czy jutro rano? Ustaw kamerę i nagraj, jak budują nam dom. W tej chwili starszyzna plemienia decyduje, czy jutro będziemy mogli filmować. Do namiotu zagląda zwierzę z rogami. A do domu ludzi świń zagląda świnia. Dobranoc. Śpij dobrze. Dziś wcielę się w rolę człowieka renifera. Dostaliśmy zgodę na filmowanie pod warunkiem, że przepracuję dla nich cały dzień. Kalda i Gusze prowadzą nas w góry. Po drewno na opał. Żywica mocno pachnie. O co chodzi? Nie wiem. Rozwalał nas. Może nie. Rąbiemy tu i tu. Kiepski ze mnie drwal.
Tenía que sufrir. Muszę pocierpieć. Esta leña para que la utilizan. Do czego służy im drewno? De palillos. Te szczapy, jak myślisz? Zastanów się. Piénsalo. Para cocinar y do gotowania i ogrzewania. To drzewa iglaste są nasycone żywicą. Rzucone do ognia wybuchają jak petardy. Świetnie się pali. Zwłaszcza kora, bo jest sucha i czysta. Gdzie? Tu i tu. Tutaj? Rozumiem. Jasne. Zaraz mnie wkurzy. Aquí cortan diferente. Mają inną technikę. Ja? W Hiszpanii? Tak? W Hiszpanii. Chiki, chiki. Look. Patrz. Chiki. And chiki. And chiki. It's faster. Tak jest szybciej. Más rápido. ¿Te das cuenta? Porque ha de ser agujero. Widzisz? Znacznie szybciej. Más rápido. Cuidado. Ostrożnie. Uno, dos, raz, dwa i tres. Trzy. Bravo. Vámonos. Idziemy. Él tiene 33 años. Ma 33 lata, ale ja wyglądam młodziej. Hiszpanie dożywają 70 kilku lat, oni najwyżej do 60. Vamos para arriba, chaval. Idziemy. Joder, la madre que te parió. A niechcie. Zachowuję się jak koń. Rozglądam się, a nogi same maszerują. Jasny gwint zaraz wywinę orła. Na potrzeby telewizji robię zaosła. Znacie gorszą ścieżkę? Wyglądam jak idiota. Podobno mam iść tędy. Dlaczego nie dożywają 70? Nie chodzą do lekarza, nie mają szczepionek. Zapadają na śmiertelne choroby. Chodźcie. Uważaj, Frank. Krok za kroczkiem zamiast boczkiem. Mój teledysk. Świetny. Chcę rower. Potrap mnie wyżej. Trochę wyżej. Jeszcze. Tak, dobrze. Super. Chcę rower i zdalnie sterowane auto. Powiedz mu. Piszę do niego listy, ale co roku dostaję skarpetki i wodę kolańską. Renifery kumplują się ze świętym Mikołajem, więc mówię im, co chcę na gwiazdkę. Renifery preferują mroźny klimat. Po rożem imponują innym rogaczom. Rogi i jelenia są jak z drewna. Te są pokryte włosami, jakby mówiły: jestem człowiekiem, mam owłosioną klatę, wielkiego packa i jestem najsilniejszy. Każdy ma inne rogi. Te są otwarte, pochylone do przodu. U tego prawie dotykają do nosa. Naprawdę są bardzo różne. Te są jak u łosia, ale owłosione i delikatne. Super suaves. Samce mają większe poroże. To jego sierść. Łysieje? Wszystkie zwierzęta linieją. Inną sierść mają w zimie, inną w lecie. Teraz im wypada. Ile tu jest reniferów? Jakieś 50. Policzę. Powiesz mi potem. Rogi są owłosione i dobrze ukrwione. To żywy organ. We wrześniu, październiku, listopadzie, czyli jesienią, niektóre części łysieją. Gołe rogi obumierają, ale odrastają nowe. Renifer znów jest piękny. A martwe rogi znajdują zastosowanie. Stań na tle stada. Jasne. Będę rogaczem do entej potęgi. Cześć, jestem Frank. Nazywa się Kamba, ma 53 lata. Hiszpan w jego wieku jest młodym człowiekiem. On uważany jest za starca. Jak długo rzeźbisz taką figurkę z rogu?
Dwa dni. Ja po dwóch latach wyrzeźbiłbym potworka. Ile musiałbym zapłacić za taką figurkę? Okej, 15,000. 15,000. Aron 3, no? Aron Tao. Qué cabrón eres. Spryciarz z ciebie. Este te lo compro. Sería kupię ją za 8 euro. Esto está hecho de la paleta, no? Surowcem są rogi. Trochę farby i renifer będzie jak żywy. ¿Y esto cuánto me costaría? Ile chcesz? 9. 9. Mi 7, no? Dam 7. 7? Este es para mi hija. 7? Este es para mis dos hijos. To dla mojej córki, a to dla synów. 25 te doy. Daj mu 22 tysiące ptaków. Tu masz 25. Ubiłeś dobry interes. Vale, vale, vale. Spokojnie. Vale. El rabo es muy pequeño. Ma niewielki ogonek, ale dość twardy. Uwaga, zaraz wierzgnie. Esto es como si fuera. Wyglądają jak małe łosie. Los renos se despiertan por la mañana. Budzą się o świcie i szukają słońca. Vienen y se espatarran aquí. Kładą się na rozgrzanej ziemi, suchej i ciepłej. Está húmedo, está muy calentito. Son animales. Renifery są bardzo pokojowe, ciekawskie, przyzwyczajone do ludzi. Dzikie zwierzę by mnie ugryzło. Polizał obiektyw. Ma czysty język. Przedtem lizał kupę, siki. Ta kobieta ma 55 lat. Od zawsze żyje wśród reniferów. Ci ludzie przenoszą się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu nowych pastwisk. Renifery są ważniejsze niż ludzie. Ella le saca la leche, pero no le saca toda. Zostawia trochę mleka. Dlatego zdenerwowanego malca. Zaraz dorwie się do cyca. Samica jest spokojna, radosna. Każda matka wie, jak bolą piersi, gdy dziecko nie chce lub nie może pić jej mleka. Samica renifera jest w stanie wykarmić ludzi i swoje dziecko. Con su mamá bebiendo la leche, tío. Podobno mam wydoić następną samicę. Hiszpańskie krowy mają wielkie wymiona. Te są malutkie, jakby cofnięte do środka. Jakie zwierzęta dotąd doiłeś? Wszystkie. Teraz ciągnę za drugie wymię. Trzeba moczyć palce w mleku, żeby nie zrobić jej krzywdy. Mnóstwo mleka. Dla tych ludzi renifer nie jest maskotką. On ich żywi. Jeśli daje dużo mleka, jedzą trzy razy dziennie. Jeśli mało, tylko dwa razy. Dziękuję. Pycha. Zwykle jest tu potwornie zimno. Nikt nie spaceruje na zewnątrz. Życie toczy się w jurcie. Sprawdzimy, co tam robią. Ale ziąb. Dzień dobry. Co to, skóra renifera? Ściągają skórę. Trzeba ją wyprawić. Z miękkiej robią buty. Noga. Na damskie buty wystarczą 4 nogi, na męskie 8. Ta część też się nadaje. Ta również. I ta też. Dla faceta czy dla kobiety? Dla kobiety. Każda część się nadaje. To sakwa na narzędzia, albo torebka. A tam jest dywan. Na podłogę? To cała skóra. Niewyprawiona. Bardzo twarda. Jedzą mięso reniferów? Oczywiście, nie rzucają go psom. Zjadają stare i chore sztuki. Najpierw ściągają skórę. Na tym polega życie.
Dywany służą do spania. Piec jest źródłem ciepła i kuchenką. Co robią, gdy komuś potrzebny jest lekarz albo szpital? Gdy ktoś jest bardzo, bardzo chory, wykorzystują radio. Wzywają pomoc i po 24 godzinach przyjeżdża lekarz albo pielęgniarz. Dzisiaj nie ma dzikich ludzi. Bardzo dziękuję. Jesteśmy wdzięczni. Ten koń jest chory, ma okropny wrzut w pysku, na podniebieniu. Trzeba go przeciąć, żeby ropa wyciekła. Widać krew. Tak ludzie renifery operują swoje zwierzęta. Koń cierpi? Co by się stało, gdyby nie przecięli wrzody? Bardzo go boli, ale zwierzęta inaczej reagują na ból niż ludzie. Kobiety są bardziej odporne od mężczyzn. Fizjologicznie. By dobrze je do jutra? Dziś jest chory, jutro będzie zdrowy. 4 lata studiowałem na weterynarii. Potrafię leczyć takie wrzody. Tak mi się wydaje. Konie płaczą? Temu lecą łzy. Wracajmy do tipi. Nasz namiot przypomina supermarket. Mamy tu pełen wybór. Są wszyscy, towarzysze podróży, kobieta od dojenia, wódz, przewodnicy koni. Armando coś przyprawia. Są i brudne skarpetki Franka. Jemy kolację. Ta kobieta świetnie gotuje. Gdyby jej nie było... Kawa jest kiepska. Ta odpada? Przed laty żyło tu 200 osób. Teraz jest ich 50. W zimie będzie 20-30. To są ich dzieci. Łączą ich więzy krwi. Są kuzynami, braćmi, siostrami. Nie powinni łączyć się pary. Rodzice pragną dla nich lepszego życia. Dlatego wysyłają je do szkoły. Marzą, żeby były szczęśliwe. Założyły rodziny. I nigdy tu nie wróciły. I nie musiały hodować reniferów. Wyjeżdżają stąd, żeby zacząć nowe życie. Niewielu ich zostaje, a wkrótce nikt. Renifery bez nich przeżyją? Na łąkach zawsze będą renifery, króliki i wilki. Aglig taldegur, taldegur, shuvud butsla, butsla, amrgme, mrgme, chime, me, toga, toga, toda, toda, aini, aini, shodi, shodi. Toga toda che. Toga toda che. Good. Yeah. Good. Good. Ya es hora de marcharse. Wyjeżdżamy. Starszyzna chce nas pożegnać. Muchas gracias, muchas gracias. Dziękuję, wrócę tu za rok. Thank you everybody. Bardzo dziękuję, do widzenia. Gracias. Venga, bye bye. Bairla. Bairla. Qué frío, tío. Ale zimno. Vamos, tío. W drogę. Ah.
Mieliśmy szczęście. Za kilka lat ci ludzie znikną. Ludzie renifery staną się tylko legendą. W kolejnym odcinku mongolska pustynia i orły. Mam kolczyk, ale zwierzaki. Zaraz spadnę. Ugryzł mnie. Nie wtrącaj się.